W poszukiwaniu jakości Green Canoe trafiło dziś do Hajnówki. I choć niewątpliwie moglibyśmy zachwycać się okolicznościami przyrody, które zastaliśmy na miejscu, ale to produkty dziś wzbudziły nasz zachwyt. Produkty, które znalazły uznanie nie tylko w Polsce. Mowa o podłogach drewnianych, a dokładnie o Parkiet Hajnówka, firmie, która od lat słynie z niesłabnącej jakości. Witajcie na pokładzie Green Canoe. Zaczynamy! Zanim porozmawiamy o podłogach i o drewnie, chciałabym pana Walentego spytać o ten powrót nasz do jakości, bo my tej jakości znów szukamy. Polacy znowu szukają jakości, kupując produkty. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że Polacy już sparzyli się niejednokrotnie na jakości i teraz wracają... Na braku jakości i teraz wracają do dobrego produktu, a ja musimy twierdzić, że polskie produkty są naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Polska jest w tej chwili największym producentem podłóg w Europie. Potwierdzam wszystko, rzeczywiście tak jest. No, Parkiet Hajnówka, rynki zagraniczne bardzo ładnie ma już oswojone, prawda? Już od wielu, wielu lat zresztą, bo jesteście Państwo w wielu krajach. O tym jeszcze za chwileczkę porozmawiamy. Chciałabym spytać o te zasady akurat w przypadku Państwa produkcji. Bo wiem, że produkujecie podłogi wedle ściśle określonych zasad i wiele rzeczy jest ważnych, które się składają na ten sukces. Przyrobem dębu już zajmujemy się 30 lat i zawsze nam przyświecała jedna idea. Jakość, najlepsza jakość i ta jakość zawsze się obroni i zawsze znajdzie swego klienta. Tak samo i w tej chwili do produkcji podłóg używamy najlepszych surowców, najlepszych komponentów, klejów, najlepszych lakierów. Czyli taka uczciwość wobec klienta po drugiej stronie. Przede wszystkim nie oszczędzamy. Parkiet Hajnówka jest nie tylko w Polsce jednak. Wiem, że bardzo mocno macie rynki zagraniczne oswojone, jak to już ładnie powiedziałam. Jak pan myśli, dlaczego ludzie z zagranicy tak chętnie sięgają właśnie po nasze podłogi? Jakość. W tej chwili jakość. Powiem, że robiliśmy podłogi dla głów państw i to, o czymś mówi. Kiedyś może bym się obawiał, w tej chwili nie obawiam się, możemy oferować swoje podłogi każdemu i jestem pewien tej jakości, bo sam ją nadzoruję, oczywiście, i jest cały zespół ludzi. Mamy bardzo fajny zespół ludzi, bardzo dobrze mi się z nimi pracuje. Czuć to tutaj bardzo. I bardzo to sobie cenię. Polska pomału dochodzi do jakichś tam standardów. Ja nie chciałbym się porównywać ze standardami europejskimi czy światowymi. Ja myślę, że myśmy w tej chwili... My je wyznaczamy, prawda? Też jeśli chodzi o podłogi. Standardy pracy i one czasami może mogą się komuś wydawać inne, ale naprawdę to, co Polska osiąga w tej chwili na rynkach światowych, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze trochę o trendy pana podpytam, bo jakość jakością, my o jakości możemy bardzo długo rozmawiać i też ją promować, ale ja wiem, że Parkiet Hajnówka podąża bardzo mocno za trendami światowymi, nawet nie to, że polskimi, tylko światowymi. Jakby pan tak na przełomie lat ostatnich, jeśli chodzi o wasze podłogi, miał swoim takim okiem,
spojrzeć i powiedzieć nam, co jest w Polsce modne na przykład, to jakie to by były trendy, co Pan zauważa? Typowy kolor naturalnego, surowego drewna i to jest taki standard, wielu ludzi jednak zostaje przy tym. Drugi taki trend to są biele, trzeci to szarości, natomiast te szarości nie zawsze u nas się mogą przebić, nie wiem dlaczego, o ile gdzieś tam te trendy wchodziły już 8-10 lat temu, to w Polsce mimo wszystko jest takie parcie na tą naturę, no i na te kolory bielone. Hitem u nas są te puszczańskie uroczyska, takie zbliżone do kolorów, do naturalnych kolorów. To nie są naturalne, to znaczy one praktycznie niczym są nie barwione, niektóre lekko podbarwione czernią, szarością, bielą. I ta nowa kolekcja. No właśnie, o nią chciałam podpytać, bo nie ukrywam, że to jest kolekcja, która mnie zafascynowała. I to są właśnie te szarości, o których Pan mówił, ale przepięknie pracujące z drewnem. I nie do końca jakby szarości, że to jest po prostu szara podłoga, bo tam pięknie drewno przecież wybija też w kilku kolekcjach. Albo jest szarość bielona, jakby przebielana. Jak się nazywa, proszę powiedzieć, przepraszam? To Puszczańskie Uroczyska. Puszczańskie Uroczyska, piękna nazwa. Te kolory były jakby tak odpowiedzią na potrzeby rynku, bo część klientów poszukiwała takich właśnie designerskich szarości, ładnych rzeczy. Były one dostępne na naszym rynku jako produkty firm zagranicznych. Powiem szczerze, raz, że bardzo drogich, a dwa, no powiedziałbym, że takiej wątpliwej jakości. My wyprodukowaliśmy towar dużo lepszy. I ładniejszy. I ładniejszy, wykonany naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak na koniec już spytam, no bo właściwie co, jesteście w super momencie firmy rozwojowym. Jesteście znani Państwo z tej jakości. Widzę, że tutaj na miejscu też się cudownie dzieje. Czy coś jeszcze ja mogłabym życzyć od siebie Państwu, tak na przyszłość? Powodzenia pewnie. A to tego to na pewno. Bo tak myślę, że niczego nam w tej chwili nie brakuje. Mamy świetną załogę. Dobrze się rozumiemy. A to czuć bardzo tutaj. Ja wiem, że Wy tego nie możecie stwierdzić, ja mogę, bo to już jakiś czas jestem. To tego powodzenia właśnie życzymy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że takie podłogi właśnie możemy mieć po prostu w Polsce i sobie po takim cudownym drewnie chodzić. Ja się już z Panem pożegnam, ale jeszcze pozwolę sobie tutaj skorzystać z uprzejmości i zabierzemy Was troszeczkę, pokażemy, jak te cuda się tworzą.